ze studia DICE w Szwecji odbył się live na temat nadchodzącej aktualizacji 5.2. Ujawnił on wiele informacji, takich jak krótka rozgrywka z nowym Time to Kill, nową nadchodzącą broń, informacje o wyspie Wake i ważne zmiany, które zajdą w grze, do tego 3 nowe ukryte mapy, a także reszta nadchodzącej zawartości. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od pomniejszych aspektów, na które trafiamy podczas codziennej rozgrywki. Miny przeciwpancerne wróciły do stanu z Battlefielda 1. Mają one specjalne linki, które powodują aktywację ładunku po ich przerwaniu. Linki dopasowują się oczywiście do otoczenia, w jakim je stawiamy. Celem jest zwiększa ich widoczność m.in. przy skrzyniach z amunicją czy apteczką, których czas regeneracji zasobów został zwiększony tak, aby nie koczować przy nich cały czas, bo amunicja została także zwiększona. Japończycy nie będą mieli także możliwości ostrzeliwania samolotów ze statków przy lotniskowcach. Gracze wspominali dobrze również dźwięk potwierdzający zabicie z Battlefielda 1 i on także zostanie zmieniony w ramach aktualizacji 5.2. Nawet dobrze się tu komponuje. Sam patch trafi najpewniej w połowie grudnia, bo my nigdy zapowiedziało dodanie wyspy Wake na 12 grudnia. Mapa to już klasyk serii pojawiająca się w jej 8 tytułach i jest w pewnym stopniu symbolem początków tej franczyzy. DICE w vlogu objaśniło nam, że mapa będzie trochę większa od poprzednich wersji, aby były opcje do flankowania. Znajdą się skały czy inne partie roślinności, ale i tak lotnisko będzie zajmowało większość przestrzeni atolu. Powróci wraz z tym podbój i najazdniki, któremu będziemy mogli przeżyć na pamiętny atak Japończyków w grudniu 1941 roku desantując mapę, więc kto wie, czy jednostki wodne także się nie pojawią. Będzie to też bardziej płaski teren zbliżony do realistycznej wizji atolu, który był często zaburzany. Wake wniesie także swój soundtrack, co brzmi ciekawie, bo ten z Pacyfiku jest bardzo dobry. Dwie pozostałe mapy zostały znalezione w wyszukiwarce pewnie przez pomyłkę. Są to wyspy Salomona, o których opowiadałem ostatnio, oraz mapa z 5 vs 5, czyli obozowisko Almair, najprawdopodobniej wykorzystane na potrzeby mniejszych trybów. Na transmisji można było usłyszeć również wzmianki o nowej broni. Welsh zażartował, że i tak wszystko prędzej czy później wiemy od Temporiala. Ma w zasadzie rację, bo jest to broń, którą Dataminer znalazł niedawno w ramach aktualizacji Tygodnia Wyzwań. Jest to pistolet maszynowy M3 Grisgun, który jest bardzo podobny do MP40. Pistolet maszynowy Nambu typ 2A z dużą szybkostrzelnością. Karabin maszynowy Bar, posiadający dwa tryby ognia w zależności od dystansu, co było dostępne w BF1 w ramach zestawu 5 płatnych broni. Jest także karabin maszynowy typ 97. Na minimapie będzie także pokazywało się żółte obramowanie, świadczące o tym, że jesteśmy widoczni przez wroga. Aktualizacja już niedługo i wraz z tym wiele usprawnień, jak sami widzicie. Zrobię o tym dokładny materiał, dlatego zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. A teraz przejdźmy dalej. Kolejnym aspektem są nagrody. W tym tygodniu do odblokowania jest skin Okinawa do Corsera, a w następnym pokazuje się Mina Lunge. Jest to oczywiście błąd, bo ostatnio pojawiły się informacje, że z powodu problemów zostanie dodana później. Jednak do momentu patcha nie można zrobić rekonfiguracji wyzwań, na które powróci także linia frontu. Niestety czasowo, więc zobaczymy, jak to rozwiążą. Zmiany zajdą również na aerodromie w kwestii balansu, a posterunek powróci wraz z nowymi mapami i zmianami, przede wszystkim nie będzie tam bombowców, a całość może być podobna do trybu inwazji, która miała tylko taką nazwę roboczą. Przekonamy się. Część była także poświęcona oczywiście nowemu Time to Kill, jednak DICE nie chce tego tak nazywać. Wszystko ma zapobiec sytuacji, gdy na daleki dystans czy na odwrót jesteśmy eliminowani przez arsenał kompletnie nieprzeznaczony na dany zasięg. Musimy pamiętać, że dotyczy to wszystkich broni, a inne parametry jak odrzut, rozrzut kuli zostaną odpowiednio zbalansowane, aby to zjawisko zniwelować. Jednak po zobaczeniu efektywności Thompsona na nagraniu, no to faktycznie zmiana jest. Ale rozmawiając o tym ostatnio dość często, natknąłem się na wypowiedź, że coś podobnego wyszło w BF4 i również była nagonka, a potem wszystko się unormowało. Jest to nowy aspekt, więc trzeba będzie się przyzwyczaić, ale ocenimy, jak zagramy dokładnie wszystkim, bo wydawanie przedwczesnych opinii jest myślę zbędne do momentu testu. Podobnie jak z oznaczeniami wroga, które macie szczegółowo objaśnione wraz z TTK w filmie w opisie. Na dzisiejszy Black Friday mamy także specjalny zestaw w większości ze skinami, które były dostępne w Teatrze Wojny i są dostosowane również do innych broń. I to generalnie wszystko, co mogliśmy usłyszeć na tym live. Ja czekam na aktualizację, aby wszystko potwierdzić i wydać ostateczną opinię. No a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić wszelkich nowości z Battlefielda. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!